Kochani, ja tak na momencie, nie wiem, czy mnie będzie widać, bo idę sobie do przychodni. Chciałam Was przeprosić, że Was zaniedbałam, nic nie nagrałam, ale była zima, ja jestem z Mazdów, nie mam gdzie postawić rowerku, znaczy była zima, więc rowerek był nieprzydatny, aparatu nie miałam na czym postawić. Zachęcam Was, kochani, do uśmiechu, do radości, już są pierwsze kwiaty. Pierwsze promienie słoneczka, śpiewają ptaki. Ja bym chciała, żebyście zaczęli tą wiosnę radośnie, żeby w waszym sercu coś tam się otworzyło, odmroziło, tak jak ten śnieg, żeby się stopił, lody się stopiły i żeby uśmiech stał się taką ozdobą dnia codziennego. Każdy z was może coś tam ma ulubionego, jeden zegarek, drugi wisiorek, czy swoje kolczyki. I tak samo, kochani, można mieć ulubiony uśmiech. Uwierzcie mi, zaczynanie dnia z uśmiechem jest wspaniałe. Ja wiem, że są dni smutne i czasem musi popłynąć łza i czasami może być nam źle. Co wtedy zrobić? Na moment przeskok zrobić milowy do tyłu. Znaleźć się w miejscu, w czasie, w którym nam było cudownie, w którym cieszyliśmy się i uśmiechaliśmy się do siebie. Do kogoś, w tym czasie, gdzie czuliśmy się super. Kochani, wszystko jest potrzebne, i deszcz, i burza, i słońce, więc u nas też tak jest. Kiedy się robi ciemno, bo chmury nadpływają, są smutki, zawsze pamiętaj, że wyjdzie słoneczko. Nie za dwa dni, to za trzy dni, to za tydzień. I z takim podejściem, z takim optymizmem, że nic nie trwa wiecznie, ani radość, ani smutek. Trzeba żyć i czekać zawsze na to lepsze, bo to, co się wydarza złe, jest zawsze po coś. To jest po to, żeby za moment coś wydarzyło ci się fajnego. No ja już idę sobie, nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo troszeczkę wiaterek jest. Także kochani, ja już sobie idę, żegnam was i obiecuję, że za tydzień ostro wezmę się do pracy i nadrobię wszystkie moje zaległości. A teraz wam ślę buziaczki i kocham was bardzo. Całuję. Pa, pa.